Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii Selection z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt ci nie uwierzy. Teraz także z 5-letnią gwarancją. Citroën. Creative Technology. Witam serdecznie widzów Regionalnej Telewizji Internetowej TV Malbork. Dzisiaj jesteśmy przed Miejskim Zakładem Komunikacji Malborku. Będziemy rozmawiać z nowym dyrektorem, panią Małgorzatą Zemlik. Zapraszamy. Proszę nam powiedzieć trochę o poprzednich doświadczeniach w malborskim MZK. W komunikacji miejskiej pracuję od 1992 roku. Przez ostatnie 3 lata pełniłam funkcję wiceprezesa zarządu głównego księgowego. Wcześniej przez 8 lat pracowałam w dziale marketingu, a jeszcze wcześniej pracowałam w księgowości. To jest właściwie jedyna firma, w której pracuję. Tutaj z tą firmą związane jest całe moje życie. Tutaj nabywałam doświadczenia, powiększałam moje kwalifikacje. Jestem bardzo mocno emocjonalnie związana ze spółką, dlatego cieszę się, że spółka prosperuje, że ja tutaj nadal pracuję i razem ze wszystkimi współpracownikami możemy dalej pracować i dbać o to, by firma funkcjonowała i się rozwijała. Po Malborku jeździ nowy autobus marki Mercedes. Czas testowania z 22 listopada. Czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że on zostanie dłużej? Autobus marki Mercedes jest na pewno bardzo ładny, komfortowy, wygodny, no i oszczędny. No niestety jest to tylko autobus testowy, więc nie może zostać w mieście na dłużej. 23 listopada musimy go odprowadzić do właściciela, ale już niedługo będzie kolejny autobus, tym razem marki Iveco na testach. Celem tych wszystkich testów jest sprawdzenie, jakie mamy autobusy tutaj na rynku, jakie możemy kupić, no bo na pewno przyjdzie czas, kiedy będziemy myśleć o wyborze nowego autobusu i wtedy testy te będą przydatne do tego, by wybrać autobus jak najbardziej wygodny dla mieszkańców. Pan Zbigniew Orzech powiedział, że zostawił nasze malborskie MZK w bardzo dobrym stanie. Czy to jest dobry start dla dyrektora MZK? Pan Orzech bardzo wiele dobrego zrobił dla naszej spółki. Jest to świetny menadżer, który bardzo sprawnie przeprowadził proces restrukturyzacji. Obecnie firma jest dosyć stabilna, nie generuje już tak dużych strat, jak miało to miejsce przed restrukturyzacją. Wskaźniki finansowe, płynność finansowa spółki jest na zadowalającym poziomie, dlatego dla mnie jako dyrektora na starcie jest to bardzo korzystne. Teraz musimy tylko pilnować, żeby spółka nadal była w stabilnej sytuacji, pilnować wszystkich kosztów i szukać nowych możliwości osiągnięcia przychodów. Główną bolączką w najbliższym czasie będzie właśnie tabor starzejący się. Nasze skanie mają już po 13 lat, no i niestety musimy pomału myśleć o wyborze i zakupie nowych pojazdów, a to dla spółki na pewno będzie bardzo duże wyzwanie finansowe. Czy planowane są jakieś zmiany w rozkładzie MZK? Na dzień dzisiejszy jakichś większych zmian w rozkładach jazdy nie planujemy. Owszem, zmiany są dokonywane na bieżąco. Jeżeli tylko otrzymujemy od pasażerów informacje o potrzebie dokonania zmiany w rozkładach jazdy i możemy zrobić to bez ingerencji w inne rozkłady, robimy to od razu. Bo jak Państwo wiecie, nasz pasażer jest dla nas najważniejszy i staramy się robić wszystko, by byli oni zadowoleni. No niestety, to co zadowala jedną grupę pasażerów jest uniedogodnieniem dla innej grupy i tutaj no, ciężko zadowolić wszystkich naszych pasażerów. Niemniej jednak staramy się korygować rozkłady jazdy tak, by dopasować je do rozkładów pociągów, chociaż w chwili obecnej, kiedy trwają remonty na torach, jest to dosyć trudne, ponieważ pociągi no, bardzo często zmieniają rozkłady jazdy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, a my możemy, na bieżąco zmieniamy te rozkłady jazdy. Czy Miejski Zakład Komunikacji planuje podwyżki cen biletów? Na ostatniej sesji Rady Miasta Malborka została podjęta uchwała o podwyżce cen biletów, zmian w obowiązujących ulgach oraz o przepisach porządkowych. I
Teraz uchwała ta czeka na opublikowanie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Po publikacji, po 14 dniach może zostać wprowadzona w życie. Oznacza to, że podwyżka cen biletów będzie miała miejsce najwcześniej w styczniu 2012 roku. Oczywiście w momencie, kiedy zostanie uchwała opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, my będziemy informować naszych pasażerów o zbliżających się zmianach. Także na pewno to wszyscy będą poinformowani, będą wiedzieli, kiedy to nastąpi. Bilet jednorazowy zakupywany u kierowcy będzie kosztował 2,70, kupowany w kiosku będzie kosztował 2,50. Jest to podwyżka cen biletów w wysokości 25%. No, należy jednak pamiętać, że przez ostatnie 2 lata nie dokonywaliśmy żadnych podwyżek cen biletów. Staraliśmy się jakoś sobie radzić bez tego. No niestety ostatnie wzrost cen paliw spowodował to, że musieliśmy wystąpić o taką podwyżkę, bo jest nam już po prostu dosyć trudno. Zmiany w uchwale dotyczą również zmiany w uprawnieniach do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. I tutaj tak, pierwszą grupą, której dotknie ta zmiana, są to emeryci. Dotychczas wszyscy emeryci mogli jeździć na biletach ulgowych. Po wprowadzeniu w życie nowej uchwały do przejazdów uprzywilejowanych uprawnieni będą emeryci, którzy ukończyli wiek ustawowy, a więc kobiety 60 lat, mężczyźni 65. Emeryci, którzy korzystają z emerytur wcześniejszych, no niestety nie będą mogli korzystać z przejazdów uprzywilejowanych. Druga grupa są to żołnierze umundurowani zasadniczej służby wojskowej. No w tej chwili już nie ma zasadniczej służby wojskowej, więc ulga ta jest bezprzedmiotowa i została zlikwidowana. Następną grupą są to osoby powyżej 70 roku życia. Dotychczas osoby te korzystały z przejazdów bezpłatnych. Po wprowadzeniu w życie nowej uchwały osoby te będą uprzywilejowane w ten sposób, że będą mogły zakupić bilet roczny imienny na wszystkie linie w wysokości 94 zł, bądź też będą mogły korzystać z biletów 50%. I ostatnią grupą, której będą dotyczyły zmiany, są to opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Dotychczas opiekunowie ci korzystali z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Obecnie będą musieli zakupić i skasować bilet ulgowy. Z ulgi, z przejazdu bezpłatnego nadal będą mogli korzystać opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz opiekunowie osób niewidomych o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. I to są wszystkie zmiany, które dotyczą ulg. Natomiast wprowadzone zostaną również nowe przepisy porządkowe. Tutaj właściwie chodziło głównie o uporządkowanie zapisów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi, ale nowością jest to, że wózki dziecięce będą zwolnione z opłat. Dotychczas, jeżeli pasażer jechał z dzieckiem, dziecko było w wózku, musiał skasować bilet jak za bagaż na wózek. Po wprowadzeniu nowych przepisów będzie tak, że pasażer, który jedzie w autobusie z dzieckiem w wózku, będzie korzystał, wózek i dziecko będą korzystali z przejazdu bezpłatnego. Natomiast jeżeli pasażer będzie przewoził ten wózek bez dziecka, bądź będzie go wykorzystywał do jakichś innych celów, no będzie musiał zapłacić jak za bagaż i to będzie tak jak w poprzednich przepisach. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Do widzenia. Jesteśmy po rozmowie z panią Małgorzatą. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy odnośnie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku. Życzymy pani Małgorzacie dużo sukcesów. Dziękujemy.